Witam Was w kolejnej części Fanatów z Bydgoszczy. Wczoraj pojawił się pierwszy odcinek, pierwsza część, a dziś zapraszam Was do kolejnej. I mamy tutaj taką torbę, a w środku niej był taki długopis i słuchajcie, list oraz jakieś prace dla Belli. I tu jest, słuchajcie, taka wyklejanka z moich twarzy. Słuchajcie, zobaczcie jak to ładnie wygląda. Pozdrów Fipcie, haha, spotkanie z Bellą. Hej Bella, jestem Lili i to było moje pierwsze spotkanie z Tobą. Prowadzę fanpage o Tobie na Instagramie od 1 października 2022. Nazwa to Vibe Kitty Bella. Mam nadzieję, że kojarzysz. 4567, słuchajcie, taka nazwa dokładnie. I koniecznie wpadnij na edity, haha. Nie lubię tego słowa, bo nie wiem, jak wypowiedzieć. Będę bardzo wdzięczna, jeśli pozdrowisz mnie na filmie. Mogłabyś powiedzieć nam co z Vito, ponieważ bardzo długo już na niego czekamy. No to już wiecie, słuchajcie, bo jest już po piosence. Istnieje na Instagramie taka grupa jak Pro Kociaki Belli i jestem jej założycielką. Kojarzysz ją może? Tak. Jeśli tak, to będę przeszczęśliwa, jeśli nas pozdrowisz. Pozdrawiam oczywiście. A tak w ogóle to kiedy może nowe kosmetyki, bo kociaki czekają, hihi. Miałam kiedyś nazwę konta i raz przedstawiłaś moją propozycję tradycji ślubnej na swoim filmie na kanale Bella Vlog. Jestem bardzo ciekawa, czy pamiętasz, haha. Jesteś moją najlepszą idolką, kocham Cię Belcia i może się kiedyś znowu spotkamy. Całusy przysyła Lili. Pozdrawiam Cię serdecznie Lili, bardzo fajna praca w ogóle i bardzo fajny list. A słuchajcie, tutaj jest jeszcze taka Kitty Bella, więc takie coś. Moi drodzy, mam tutaj bardzo dużo takich jakby luzem prac, już wyciągniętych, więc sobie po prostu obczajamy. No i tutaj jest, słuchajcie, taka Bella. Narysowała ją Hania, czyli mnie. Hejka Bella, przeczytaj na filmie. Nazywam się Hania, jestem Twoją fanką od 3 lat i od zawsze marzyłam, żeby Ciebie spotkać i w końcu się udało. Jesteś najlepszą idolką na świecie i Twoje filmy są najlepsze. Życzę Ci miłego dnia. Pozdrawiam, Hanie. I tutaj, słuchajcie, jest jeszcze taka praca. O, zobaczcie. Chyba my. Okej, i teraz tak, jeszcze podobna. Pokażę Wam to, co na razie nie jest w jakichś teczkach. Kitty Bella, za co lubię Kitty Bellę, bo jest przemiła, robi super filmy, ma super sklep, jest ładna i ładnie się ubiera i gratulacje za 1 milion subów. Dziękuję bardzo. Bella, dla Belli. Tada! Zobaczcie. Kolejna praca. Ups, box, z którego wysypują się rzeczy, słuchajcie. Dobra, otwieramy. Kolorowe pomponiki, słuchajcie, przeróżne kolory. Tutaj mamy jakąś taką zawieszkę, takiego bucika. Tutaj mamy też takie dwa serduszka. Tu mamy Hermionę, tu mamy żyrafę. Zobaczcie, jaka niezła modyfikacja. Tutaj mamy tego takiego chyba strażaka, jeśli dobrze mówię. A tu mamy takiego kwiatuszka, napis Bella i Vito. Teraz tutaj może to pokażę. Kitty Bella, bardzo, bardzo duża praca. I lecimy dalej. Tutaj też jakaś duża praca, zobaczcie. Już czytamy, bo to jest dużo tekstu. A, lista pomysłów na odcinki. Przebieram się za kaktusa i okradam domy. Zmieniam nazwę na Roblox i skina, żeby mnie nie rozpoznali. Dobry pomysł. Gram w oby Hello Kitty z widzami. Gram w szybkie malowanie chyba. Gram w stylo... Nie mogę się rozczytać, ale fajne, więc ja sobie to tutaj odłożę, żeby po prostu nie zapomnieć o tym. A tutaj mamy wiele rysunków i oczywiście czekoladę, więc ją sobie schowam. A to jest tak. Kitty, to jest Bella od Suzy. Lista kociaków Belli. Tą listę zrobiła Suzy Kitty Belli, więc długa lista, mega, mega długa, zobaczcie. I tu nawet z tyłu jest jeszcze kilka osób. Vito od Suzy i list. Hej, jestem Suzia, Suzy, jestem w Królisiach, no Rachel, czyli w najlepszej grupie na całym świecie. Spotkałam Ciebie pierwszy raz i jestem najszczęśliwsza. Mam o Tobie fanpage na TikTok i Instagramie. Na TikTok nazywam się Starfall Kitty Bella, a na Instagramie Suzy Kitty Belli. Kiedy nagrasz filmik ze ślubu Tysi i Pingwina? Jesteście szalone. My czekamy, będziesz jeszcze nagrywać Minecrafta? Uwielbiam rysować i jeździć na rolkach. Myślę, że Minecraft się jeszcze pojawi. Pozdrawiam, to skróli się na odcinku.
bo taka była prośba. A teraz lecimy do takiej torby. A w niej, proszę przeczytaj na odcinku. Pozdrawiam Aleś, to jest Bella. Jestem twoim fanem, bardzo cię lubię. Znam cię i zobaczcie, to jest piękna praca narysowana przez fana. Bardzo ładnie. A tu mamy, Kitty Bella, to jest box dla ciebie. Zobaczcie, jak tu się dużo dzieje. No dobra, w takim razie otwieramy. No, dużo się dzieje, słuchajcie, w tym boxie, bo jest taki pushy, tu jest taki kotek. Kitty Bella jest najlepsza. Zobaczcie, jaka ładna praca. Tu jest koteczek. Tu jest Phoebe. No dalej, dalej. Od Ali dla Belki, Kitty Bella. Zobaczcie, jaka ładna Kitty Bella. Tu jest Bella narysowana, taka mała, a tu jest większa Kitty Bella. I zobaczmy tutaj, bo jeszcze są karteczki. O, jakiś liścik. Hej, mam na imię Ala, jestem twoją fanką, lubię cię oglądać. Czy możesz mnie pozdrowić? Jesteś fajna. Pozdrawiam, Ale. Zobaczcie, jaka piękna praca. Zobaczmy dalej. I tu Phoebe przytęczy, jak słodziutko. Przejdźmy do takiej torebeczki. Tu już nic nie ma. Jesteś moją najlepszą youtuberką, Alicja. I tu, słuchajcie, jest bransoletka z literkami Bella. I jeszcze rysunek od Alicji dla Belli. Bardzo ładnie. No dobrze, zobaczmy, co kryje się w tej torbie. Były słodycze. I tak, nazywam się Amelia. Bardzo długo czekałam na to spotkanie. Bardzo lubię was oglądać. Pierwszy raz będę ciebie widziała na żywo. Taki list. Tutaj jest od Amelki narysowany, Wito widzę, ale też ja, więc zobaczcie, taka praca. No i tutaj mamy coś jakby dla mnie. Tu mamy z plasteliny, słuchajcie, zrobioną literkę B, a tu mamy bransoletkę mega kolorową. Teraz coś tutaj się kryje. Mamy rysunek kwiatka, mamy rysunek serduszko i tutaj też takie mniejsze serduszko. Tutaj mamy kolejnego kwiatuszka, a tutaj, ależ dużo się dzieje, zobaczcie, oh my god, widzowie. Lećmy do kolejnej torby i tutaj mam, to jest od Amelki też, już widzę. I, a, dobra, czyli to po prostu jest podpisane od kogo, a tutaj mamy świeczuszkę, więc mam nadzieję, że słuchajcie, nic się tutaj nie pomieszało i kolejna świeczuszka do kolekcji. Następna torba. Jest Tamagotchi. Ja to już widziałam pewnego wieczoru, jak wyciągałam te wszystkie fanarty z auta i pomyślałam sobie, że słuchajcie, nagram osobny film o Tamagotchi. Jakby ja to zrobię też na TikToka, na Insta, znaczy na YouTube'a, no i może na Insta. Właśnie jakiś taki filmik osobny o właśnie tym Tamagotchi, więc bardzo, bardzo dziękuję. I tutaj oczywiście jeszcze słodycze i jakaś taka zielona figurka oraz coś takiego, coś z Mickey Mouse. Dobrze, zobaczmy tutaj. Dla Belli otwórz na odcinku. O wow, zrelaksowana lama, krem, maska do rąk, ochrona, ale fajne. Ile to ma pojemności? 50, to też idealnie do samolotu. Dziękuję bardzo, bo ja zawsze używam na wieczór właśnie takich balsamów, więc dziękuję. Tutaj jest fajny wypełniacz do koka, a tu przepiękny rysuneczek. Tutaj taka Bella, tutaj takie serduszko. Hej Bella, bardzo cię lubię, oglądam cię od dziecka. Bardzo lubię, jak nagrywasz na kanale Bella Vlog. I tutaj taka Kitty Bella, zobaczcie. I jeszcze tu coś się chowa. A, słodycze moi drodzy, plus jeszcze taki mały pierścionek. A tu z przodu, oceń paczkę, otwórz na odcinku. Jesteś piękna. Bardzo dziękuję, piękna paczka. Dziękuję za słodycze, ukryję je gdzieś. Takie śmieszki, heheszki. Słuchajcie, przechodzimy teraz może na tę stronę i zobaczymy, co tu jest. W tej torbie była taka naklejka kocia, długopis. To jakiś taki ktoś, ja mówię na nich Jungkooki, ale to na pewno nie jest Jungkook. Nie wiem, czy to było idealnie w tej paczce, bo ja słuchajcie, to wcześniej wyciągałam i Phoebe się tym bawiła. Tutaj jest piękna Kitty Bella. No, 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 w takim stylu, nie wiem, koreańskim czy coś w tym stylu. Oh my god, co za zdjęcie. Oh my god, jakie creepy zdjęcie.
ale stare, ale miałam wtedy ładny kolor włosów. Podobny jak teraz w sumie, bo też był taki chłodny. Pamiętam, kto mnie robił te sesje. Teraz tak, i teraz coś takiego, słuchajcie. Zaraz będziesz przy prezencie, tylko przewiń stronę. Dobra, już przewijam, trochę podpowiedz. Podpowiedz, tak, jeszcze tylko otwórz i będziesz miała prezent list. Dobra, otwieramy prezent list. Cześć, nazywam się Julia, jestem twoją fanką już prawie 2 lata. Niestety nie mam żadnej rzeczy z Bella Style, pozdrawiam twoją Fipcie. Idziemy. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Tutaj masz pomysły na filmy. Ogłoszenie na Insta, że jest odcinek z widzami na serwie jakimś i będą wyzwania. Tutaj są listy fanów. I tutaj jest lista fanów, słuchajcie. Dobra, tak to wygląda. Tu jest lista fanów i możecie sobie ją zobaczyć. A teraz w sumie jakbyśmy po tamtej stronie, to może idziemy na tę stronę. Mamy piękną, kolorową bransoletkę. Mamy bardzo pachnącą świeczkę. Mega, mega pachnąca. Tu mamy kolczyki, jakie ładne. Zobaczcie, jakie ładne kolczyczki. Dziękuję. List i rysunek dla Kitty Belli. Cześć, mam na imię Piotr. Bardzo Cię lubię oglądać. Jesteś bardzo fajna. Nagrywasz fajne filmiki na YouTube. Dodaj mnie do znajomych w Roblox. I tutaj, słuchajcie, jest serduszko. Dziękuję bardzo za pracę. A teraz, słuchajcie, chyba na tę stronę powinno się przejść. Więc uwaga, otwieramy. Okej, w tej paczuszce, słuchajcie, zobaczcie. Takie z papieru robione kwiatuszki, bukiecik nawet, więc bardzo ładnie to wygląda. Ale mamy jeszcze list. Hej Bella, czuję się jakbym, wiecie, przyszła do jakiegoś króla i czytała taki mega długi list. Nazywam się Cornelia i jak byłam mała, zawsze lubiłam oglądać swoje filmy oraz filmy Vito. Razem z moją siostrą jesteś najlepszą idolką. Zawsze gdy jest wieczór, to leżymy w łóżkach i oglądamy twoje filmy na bieżąco. Moja ulubiona seria, gdy Vito jeszcze nagrywał, to była chowanego Lucky Block o albo Minecraft Życie. Mam nadzieję, że znów się zobaczymy. Lucky Block, zapraszam na mój kanał. Oglądajcie, słuchajcie piosenkę Lucky Block. Dobrze, a my lecimy dalej. Bardzo, ale to bardzo dużo słodyczy. Słuchajcie, serduszko. I uwaga, list. Pytania dla Kitty Belli. Czy byś mnie pozdrowiła na filmiku? Moja nazwa to Gengarek, 123, pozdrawiam. Jaki jest twój ulubiony smak lodów? No, chyba mango. Jaka jest twoja ulubiona rzecz z McDonald's? No to wrap. I klasyczne. McDonald's czy KFC? McDonald's. Jaki jest twój ulubiony owoc? Myślę, że mandarynka. Bardzo fajna pizza, słuchajcie, to mi się przyda do filmu takiego testowanie słodyczy od widzów. A tutaj jest, słuchajcie, taki przepiękny rysuneczek. Tutaj jest kolejny rysuneczek, a tutaj kolejny. I w środku zajrzyjmy i też jest. Bella, pierwszy raz jestem na spotkaniu, bo było za daleko, a jak obejrzałam twojego shotsa, to mówię, o może to mój szczęśliwy dzień. I wychodzę na dwór i widzę billboard z tobą, XD. Mega, mega sprawa w ogóle, lol, prześladuję was na billboardach. No nieźle, dobrze, Lace, otwórz na odcinku, dla Belli. Patrzcie, jak ktoś się tutaj nastarał, no dobra, to otwieramy. Oczywiście każecie mi to robić po kolei, ale ja tego nie robię po kolei. Wiadomo. Czy Vito wróci? No przecież już jest po piosence, to wiecie o co chodzi. 5. Dobra, sprawdzamy. Piąteczkę. Słuchajcie, jest o dodaniu do Robloxa chyba. Kolejna cyfra. O, jaka ładna belka, słuchajcie. Zrobiona z plasteliny, ale mega to wygląda. Teraz 2. Jaka jest twoja ulubiona zupa? Chyba rosół, ale mój rosół, ten, który ja robię. I słuchajcie, myślę, że w sumie szczawiowa. Dajcie znać, czy lubicie szczawiówkę. A my lecimy teraz do cyferki pierwszej. Musisz dać followa. Dobrze, zobaczmy rysunek. Ulala, jedziemy na jakieś wakacje? Bardzo chętnie. Dobrze, tu jest jakaś kurka w ogóle, ale to jest chyba już kogoś innego ptaca, tak mi się wydaje. Czy lubisz Bellę? To chyba pytanie nie do mnie, słuchajcie. W piąteczce był taki kwiatek z plasteliny. To jest dla Vito, więc wiecie, że ja tego nie otwieram. Otwórz na vlogu. Kocham Cię, Belka. I tu jest takie serduszko. Bella, trzeba dołączyć do jakiejś grupy, aby z tobą zagrać? Nie, nie trzeba dołączyć. Bella, dodasz mnie do znajomych w Roblox. Jestem Kicia Team, bardzo proszę.
Kocham kotki, mam trzy, ale Fibusia lepsza od moich. A Fibi, jakiej jest rasy? Fibi jest rasy ragdoll, ale wszystkie kotki są takie same, wszystkie są super, wszystkie kocham i nie mów, że twoje kotki są jakieś gorsze, bo są na pewno cudowne. Belcia, możesz mnie pozdrowić w filmie. Pozdrawiam, pozdrawiam serdecznie. Pomóż mi, Belcia, wbić 2 miliony, ulala. Mam na imię Antosia. Belka, gratulacje, wbicia miliona subów. Nagrywaj, pis jeszcze częściej z trojeczkami. Mów, jak będą błędy ortograficzne. I jeszcze taka praca. A tu był taki misiaczek. No dobrze, zobaczmy te torby. A, okej. Bo tu też nic nie ma. Ciekawe dlaczego. Ale mamy z plasteliny taki owoc ulepiony. Dobrze, w takim razie jeszcze... A, bo słuchajcie, wcześniej nie pokazałam wam, ale we wcześniejszej tej części fanatów z Bydgoszczy był taki kłoteczek, więc teraz chciałam to wam pokazać. Dobrze, zobaczmy tutaj ten list. Mega super grazie, Nadia, Julianna, Bella Vito. Fashion Famous to moja ulubiona gra. Zobaczcie, coś takiego. No dobrze, zobaczmy jeszcze tą małą torebeczkę. Tu mam, słuchajcie, karty z Pokémon. I tutaj mam też bransoletkę. Nie, to jest naszyjnik, tylko trochę mi się poplątał. Ale zobaczcie, on ma tutaj takie różne rzeczy poczepione. A tutaj jest jeszcze dużo rzeczy i już je otwieramy. Mamy czekoladę i też już ją schowam. Ups. Kitty Bella miał. Dużo rzeczy, słuchajcie, wysypuje mi się. Kocham cię. Tu mamy taki piękny rysunek. Tu mamy kolejny rysuneczek. Belka. Coś takiego. I czytamy. Hej Bella, masz bardzo ładne imię. Mam na imię Zuzia. Piszę to z moją młodszą siostrą, ponieważ ona nie umie jeszcze pisać ani czytać. Moja siostra Julcia jest twoją największą fanką. Zawsze jak przychodzi z przedszkola, ogląda twoje kreatywne filmy, papuguje za tobą i robi to, co ty da Brookhaven i Toka Boka. Gdyby nie ty, nie grałaby tak dobrze. Zaproś moją kochaną siostrzyczkę na Roblox. A to mój nick na Roblox. Ale pięknie jak słodko. Pozdrawiam was dziewczyny. Dobrze, zobaczmy tutaj kolejne prace. Ulala, zobaczcie. Coś takiego. I tutaj jest, jesteś najlepszą idolką na świecie. To są w ogóle moje produkty ze sklepu. Czyli słuchajcie, teczka, poduszka Phoebe, która jest tu. Moja opaska na rękę. I słuchajcie, pianka do kąpieli, czyli to właśnie. A tutaj mamy kolejną pracę. Od fanki Kasi. I teraz lecimy dalej. Od Emilki dla Belli. I zobaczmy dalej. Taki króliczek ładny. I teraz od Nadi dla Kitty Belli. Jaka kocia maska. Jak wyglądam? Nieźle, nie? Patrzcie. Taki kot ze mnie. Dobrze, Bella i Vito, otwieramy. Hej Bella i Vito, Bella jest najśmieszniejsza. Oglądam was oczywiście. Oczywiście Lucky Blocky i chyba Bella lubi różowy, a chyba Vito lubi niebieski. Kicia Hektor, nie umiem rysować Kici i Hektorka. Jagoda, oczywiście, że umiesz, bardzo ładnie ci to wyszło, więc zobaczcie, tutaj jest Kicia i Hektorek. I ostatnia, słuchajcie, praca od Wicki Kasi dla Belli. Kitty, Bella i Pysia. Piękne. Bardzo ładne. Także coś takiego, a nie ostatnia, żartowałam. Jeszcze tutaj mamy paczkę. Słoik fanek Belli, więc mamy taki słoik. Kolejna podobna rzecz. Bardzo ładnie słoik jest ozdobiony. A teraz zobaczmy. Koktajl truskawkowy. Strzelaki do kąpieli? Muszę to wypróbować. Dziękuję bardzo. Taki Kitty Belli od Amelie. Mamy coś takiego. To jest takie serduszko. Mam dużo takich kolorowych koralików. Słuchajcie. Ups. Muszę uważać, żeby mi to tutaj nie zginęło. Tu napis Bella. I tutaj mamy... Nie wiem, co to jest, ale takie coś kolorowe. I teraz chyba mini list. Bella, hej tu Amelia, jesteś najlepszą youtuberką, nie przestawaj nagrywać, nie przestaję, nie przestaję. Lecimy dalej, tutaj jest Roblox versus Minecraft,
I dalej zobaczmy. Kitty Bella. Tadam! Coś takiego. Dobrze, jeszcze kilka rysunków dla Belli od Fanci. I to jest jakby z mojego zdjęcia z miliona. Lista kociaków Belli. Więc tutaj wiecie, co robić, ale tu jest lista kociaków. Perfumy Belli są najlepsze. Tak jest, widzowie. Tu mam swoje perfumki. Perfumki najlepsze, więc wiecie, gdzie je szukać. Na bellastay.pl. A tutaj jestem ja ze złotym przyciskiem, który wisi mi tam nad głową, nad tymi srebrnymi. A mamy jeszcze list. Hejka Bella, dziś się zobaczyłam po raz trzeci. Byłam na Dniu Dziecka 3 czerwca i we Wrocławiu, także gratuluję Ci miliona. Było to Twoje marzenie i się spełniło. Nigdy się nie zmieniaj, bo jesteś i będziesz najlepsza. Jeśli widzę Ci uśmiechniętą, to ja również też jestem szczęśliwa. Mam kilka pytań. Czy będzie spotkanie w Poznaniu? Nie wiem, słuchajcie, nic na razie o żadnym spotkaniu w Poznaniu. Czy pozdrowisz flamingi, żabule, myszki, kolor, ket i kwaczuszki? Pozdrawiam serdecznie Was. Oraz kociaczka i Faniusia. Także pozdrawiam. Czy wpadniesz do mnie na IG i dodasz komentarz pod byle jakim postem? Napiszesz nam coś na flamingach Belli? Dobra, no to ja sobie to odkładam, słuchajcie, tutaj z boku do takich rzeczy, żeby nie zapomnieć i postaram się to zrobić dziś. Znaczy w momencie, kiedy ja nagrywam. Wiecie, o co chodzi. I teraz tak, zobaczmy tutaj. Okej. Okay. Najlepsze dni w moim życiu. Dziękuję Ci. Bella, dziękuję Ci za ten dzień. To było moje największe marzenie i się spełniło aż 3 razy. Dziś Cię spotkałam po raz trzeci. Pamiętam moje pierwsze powiadomienie od Ciebie. Było to polubienie posta na Instagramie. Jeszcze raz dziękuję. Drugi raz tak tu Cię spotkałam po raz drugi. Moje koleżanki też tu spotkałam. Dziękuję Ci za wszystko, bo tylko dzięki Tobie jestem szczęśliwa. Dziękuję. I tu słuchajcie Twoje zdjęcia. Znaczy... Właśnie mam tutaj zdjęcia z fanką. Mam pytanie, czy byś mogła tylko przeczytać te zdanie na tym, można powiedzieć, plakacie, bo tam jest moja twarz, a na razie nie pokazuję twarzy. O, widzisz? Tak się właśnie domyślam. Ja ogólnie za często nie pokazuję właśnie tutaj waszych twarzy, bo się mogę domyślać, że nie każdy chce, więc przeczytałam. Także przeczytałam, nie pokazałam twarzy, ale piękne zdjęcia. Bardzo fajnie się, że byłaś na tych spotkaniach. No dobrze, słuchajcie, no co, kolejny odcinek długi. Ja myślałam, że się zmieścimy z tymi fanatami z Bydgoszczy w dwóch, ale słuchajcie, jest tego naprawdę masa i myślę, że zostawimy sobie już resztę fanatów na trzeci odcinek. Tak sądzę. Albo zrobię mały bonus i słuchajcie, pokażę Wam jeszcze te dwie prace, a później już idę po prostu robić obiad. W tej torbie była taka naklejka. Tu jest pomadka ochronna, tu jest coś takiego, oczywiście słuchajcie, słodycze i maseczka, dziękuję bardzo, na pewno ją sprawdzę. Tu mam lustereczko, słuchajcie, to ja na TikToku, o, super, dobra. I słuchajcie, mamy jeszcze tutaj taką pracę, przepiękny kwiatuszek, ładne, nie? Tu mamy jeszcze długopis, taki wielokolorowy. Tu mamy jeszcze taką krówkę. Jakie to jest słodkie. Oh my god. Ładne bardzo. I tu taka praca. I tutaj jeszcze jakieś małe elementy. Tu mamy takiego koteczka. Tu mamy pierścionek z literką E. I tutaj mamy jeszcze takie różne, słuchajcie, naklejki. I tu taki koteczek. Koteczek, tak. Malutki koteczek. No dobrze, słuchajcie, myślę, że będzie trzecia część fanatów. Postaram się je nagrać w tę niedzielę, ale no mam nadzieję, że to wyjdzie. Bo słuchajcie, naprawdę to jest bardzo dużo pracy, a też dużo tych fanatów, ale ja o nich pamiętam i wszystko będzie. Kolejne fanaty, czyli fanaty z Warszawy i ze Szczecina będą... Chciałabym bardzo na kolejny weekend, tak żeby może jeszcze się ze wszystkim zmieścić w tym jednym miesiącu w czerwcu. Także słuchajcie, jeśli Wam się podobało, zostawiajcie łapeczki do góry, subskrybujcie też kanał i zaznaczcie dzwoneczek, aby być na bieżąco. Oraz wpadajcie na bellastay.pl po kolekcję rzeczy z mojej piosenki, czyli taką koszuleczkę, ona jest nieco krótsza, to jest wersja czarna, jest też biała, są też dwie koszulki biała-czarna ze wzorem takim rysowanym, ja i Vito oraz Lucky Block. No i słuchajcie, też kubeczek w tych dwóch wzorach, więc zapraszam serdecznie, a my się widzimy, mam nadzieję, że jutro. Aha.